Lokalizacja fabryki była bardzo ważnym aspektem w procesie inwestycji dla naszych właścicieli. Przed podjęciem decyzji francuskie Stefano Toseli i belgijskie Terbeka zwiedziło bardzo wiele lokalizacji w Polsce, jak również w krajach ościennych. Po długim okresie poszukiwań zdecydowano się na Opole. Dlaczego Opole? Po pierwsze, bardzo dobra komunikacja. Jesteśmy w pobliżu autostrady A4, dalej A1, A2. Dla nas transport jest bardzo ważny i stąd możemy sprzedawać, transportować nasze wyroby do wszystkich zakątków Europy, to znaczy na południe, północ, wschód i zachód. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest klimat inwestycyjny w Opolu. Bardzo dobra współpraca i na początku, i w trakcie inwestycji, jak również po jej zakończeniu z władzami miejskimi, z panem prezydentem Opola, z panem marszałkiem, z panem wojewodą, jak również ze wszystkimi firmami, które wspierają biznes. Kolejne bardzo dobra współpraca z Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną, która i na początku projektu, jak również w trakcie i po zakończeniu bardzo pomagała nam w tym przedsięwzięciu. Kolejny ważny argument to pracownicy. Na Opolszczyźnie jest bardzo długa tradycja dla biznesu, szczególnie dla przemysłu spożywczego, stąd znaleźliśmy tutaj bardzo fajnych i profesjonalnych pracowników. To wszystko tworzy bardzo fajny i profesjonalny klimat, w którym przedsiębiorcom łatwo się bardzo tutaj poruszać i rozwiązywać problemy, które zawsze się pojawiają.